Ratusz przygotowuje się do szczegółowego podsumowania 10. edycji naszej sztandarowej imprezy Suwałki Blues Festiwalu. Jego popularność przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Urząd Miejski, przypomnijmy, wyłożył na tę okoliczność 1 200 000 zł. Suwalski Ośrodek Kultury dołożył około 300 000 zł. Podczas trwającej od czwartku do niedzieli imprezy nie odnotowano żadnych przykrych incydentów, pomimo iż frekwencja była chyba najwyższa w historii Suwalskiego Festiwalu Bluesowego. Według Kamila Sznela, rzecznika władz samorządowych, śmiało można mówić o sukcesie organizacyjnym. Był pewien plan i program, który sobie założyliśmy i można powiedzieć, że w 100%, a nawet lepiej, ten program został zrealizowany. Bo jeżeli chodzi o frekwencję, no to tutaj przerosło to nasze oczekiwania. Nie myśleliśmy, że tyle setek, a nawet można powiedzieć tysięcy osób przewinie się przez 4 dni Suwałki Blues Festiwalu. Poczynając od czwartku, kiedy to sala w Suwalskim Ośrodku Kultury była wypełniona po brzegi, a tak naprawdę były nawet dostawiane tak zwane dostawki, by ludzie mogli posłuchać koncertu. Idąc dalej, sobotni występ Blues Brothers Band, gdzie cała ulica Kościuszki i Park Konstytucji 3 maja, mówiąc wprost, pękał w szwach. No i niedziela, wielki finał, zespół Jam. Tak naprawdę nie było wolnego miejsca, by podejść do sceny. Rosnąca popularność festiwalu świadczy o jego ugruntowanej pozycji wśród jego bywalców. To wyzwanie dla miasta, które nie chce osiąść na laurach. Ludzie kierują w naszą stronę jako organizatorów dużo pozytywnych komentarzy, co nas oczywiście bardzo cieszy i motywuje już do działania na kolejne lata i rozwijania marki, jaką stał się Suwałki Blues Festival. Szczegółowe podsumowanie tego wydarzenia odbędzie się w przyszłym tygodniu.